dziejach burmistrzowania. Tak łagodnie mówiąc. Nawet zbyt łagodnie. Ten facet to jakiś dramat. Mówię wam, on zniszczy nam całe miasto. Błagam, musicie nam pomóc. Czekam tu na was. Miasto Przygód ma kłopoty. Nie ma na co czekać, pakujemy się. Bo nie ma takiego miasta, którego nie uratujemy. Chase, co się dzieje? Ja nie chcę jechać. Co ty mówisz? Musimy pomóc. Nie wracam do miasta Przygód, nie ma mowy. Chase! A temu co zalazło za sierść? Nie wiem, czy wiecie, ale Chase'a sporo łączyło z tym miastem. Myślę, że wróciło mu kilka przykrych wspomnień. To właśnie tam go porzucili. Miasto było takie ogromne, a on taki mały. To był dla niego koszmar. Miasto przytłacza, zwłaszcza kiedy się nikogo nie ma. I wtedy go znalazłeś? Zgadza się. I zabrałem go tu, do Zatoki Przygód. Chase? Może to przegadamy? Nie chcę już wracać do miasta Przygód. Wiem, co przeszedłeś, ale to było naprawdę dawno temu. Boję się, że jeśli wrócę, to znowu wszystko stanie się takie przerażające. Ludzie potrzebują bohatera, nie tchórza. Gwarantuję ci, będzie inaczej. Trochę dorosłeś. Wiem, że sobie poradzisz. Weź się w garść. To miasto nas potrzebuje. Jesteśmy psim patrolem. Musimy pomagać. Zaufaj mi. Przecież wiesz, zawsze ci ufam. Super. A coś na potwierdzenie? Oj, no weź! To samo, ale z przekonaniem. I to rozumiem. A teraz do pracy. Sky, Chase, Rocky, Marshall, Zuma... Rab! Ej, ale co miałem zrobić? Mieliśmy wziąć potrzebne rzeczy. No a ja potrzebuję wszystkiego. Jeszcze kawałek, no dalej. No prawie, troszeczkę. Widzisz? I weszło. Psi Patrol rusza do akcji. Wycieczka! Tak jakby wszystko tu napompowali.